No, dzień dobry. Właśnie sobie wyszedłem na podwórko, bo zrobiłem takie śniadanko. Wcześniej bułeczki kupiłem. O, z masełkiem. Trochę masełka. Żółty ser. I szczypiorę do tego i po prostu trzeba, o, z herbatką. No, szczypiorek upadł. O, dobry ser. A i ogółem powiem, że nieźle Polska zagrała. No, wygrali. Ogółem chciałem powiedzieć, że z tej okazji wypiję za zdrowie Lewandowskiego, za te bramki, że zawsze on strzela dla nas, że non stop wygramy, i do tego do piwa chrupki. Właśnie byłem wczoraj na Kruzeli, o, tam te rzeczy, co byłem tu, aż się spuciłem, jak lustrze, nie lustrze, całe te, i poprałem wczoraj te i już prawie suche, znaczy leżały, musiałem rano wypłukać i powiesiłem i wyschnie. I ogółem chciałem powiedzieć, że no, taka dzisiaj pogoda, słońca nie ma, ale ciepło jest i dobrze. A schodzisz, ty. A już tutaj nie ma. I ogółem chciałem jeszcze pozdrowić Weekend i pozdrawiam wszystkich tych ludzi wspaniałych, którzy mnie oglądają, i pozdrawiam tych, co wczoraj odwiedzili mnie, i Krzysztofa. I z pieskiem byli całe te mi boczku sobie kupił całe te i tam napój tam. Tam przynieśli ogółem dobrą butelkę wódki, to my sobie tam, bo nas było ich trzech i nas dwóch, to pięć osób, to po dwa kieliszki, to nic tam się nie stało, ani nikt nie był pijany, ani nic. Po prostu przyszli, bo tu z osiedla, przyszli przywitać się, porozmawiać, na spacer z pieskiem. A teraz
To takie niedzielne Boże śniadanko. O. Ze szczypiorkiem. Bardzo dobre. No wczoraj fajnie było. Tylko zupę mleczną zjadłem wcześniej. Całe te i chciałem iść na tą największą karuzelę. Kupię bilet. I wsiądę i... Ale... Po mleku myślę, całe te zakręci się i... Jeszcze pohaftuję tam. Byłem bardzo pyszny. I pozdrawiam wszystkich naszych znajomych, którzy nie oglądają. Dziękuję.